ludzie kiedyś zdecydowali się podzielić świat na siebie, ludzi i inne zwierzęta. I sądzę, że to jest podstawą wszelkich innych podziałów, jakie zaistniały również pomiędzy ludźmi. W momencie, kiedy nazywamy kogoś zwierzęciem, uważamy już, że mamy prawo z tą osobą robić, co chcemy. Czyli kiedy na przykład Indianie byli zwierzętami dla nowo przybyłych Amerykanów, można było do nich strzelać. Kiedy Żydów uznano za zwierzęta, można było ich zabijać w komorach gazowych. Więc jeżeli nie uda nam się zniszczyć tej podstawy hierarchii, to tak naprawdę nie rozwiążemy też nigdy problemów, które dzielą ludzi. Zmniejszenie uprzedzeń w stosunku do zwierząt, czyli pokazanie ludziom, że zwierzęta tak naprawdę są bardzo podobne do nas ludzi i nie różnią się tak bardzo, jak nam się wielu wydaje, zmniejsza uprzedzenia tychże osób do imigrantów, którzy są grupą bardzo stereotypizowaną i bardzo dyskryminowaną. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak, ponieważ imigranci są często przyrównywani przez swoich krytyków do zwierząt. Do zwierząt. Są brudni, prawda? Nie mówią w naszym języku, są mówiąc inaczej, dehumanizowani w sposób zwierzęcy, czyli zmniejsza się ich człowieczeństwo i przesuwa je się w stronę świata zwierząt. Jeżeli przekona się ludzi, że zwierzęta są do nas bardzo podobne, czyli tak naprawdę nie są od nas gorsze, to tym samym można poprawić stosunek do imigrantów, bo wtedy to przyrównywanie do zwierząt nie jest niczym złym tak naprawdę, bo zwierzęta są bardzo do nas podobne. Wydaje się rzeczą całkowicie zasadną pytanie, czy inne ssaki, a może w ogóle także ryby, ptaki, a więc po prostu kręgowce, podobnie jak człowiek, są istotami, które są właśnie świadome, to znaczy w sposób świadomy doznają bodźców płynących ze środowiska, a więc są istotami, które również przeżywają jakieś frustracje, które przeżywają stany przyjemności, ale także bólu i cierpienia. Bardzo istotną kwestią jest włączenie zwierząt do rozważań etycznych. Zwłaszcza, że ten problem wciąż w naszej kulturze i w Polsce jest rzadko poruszany. Co oznaczałoby takie włączenie zwierząt do tych rozważań? No przede wszystkim właśnie do rozważań na temat statusu moralnego, czyli kto powinien zostać objęty czy też podmiotowością moralną, czy właśnie mieć ten status i jakie prawa na bazie tego statusu powinny mu przysługiwać. Wydaje mi się, że niemożliwe jest w XXI wieku dalsze pomijanie zwierząt w kwestii etyki. Chociażby dlatego, że nie pomijamy w niej właśnie ludzi upośledzonych, dyskutujemy kwestie prawa zarodka do życia, kwestie właśnie aborcji, a pomijamy kwestie zwierząt. Ja nie lubię myśleć populacjami, gatunkami, dużymi grupami, bo one nie cierpią, nie? Cierpią jednostki, dlatego ja się zawsze odwołuję do tego języka praw, bo te prawa mają być powszechne i mają być jednostkowe. To mi się w tej koncepcji bardzo podoba. I jeśli mówimy o prawach, to zaczynałbym zawsze od tych najważniejszych, podstawowych. Bo często jest tak, że o prawach zwierząt mówi się w kontekście tych praw takich pobocznych albo wręcz absolutnie absurdalnie rozumianych, na przykład prawa do godnej śmierci. Co to za prawo do godnej śmierci? Albo prawo do mniejszych tortur, albo do większej klatki. No, to jest kpina z koncepcji praw. Nie można mówić sensownie o prawach zwierząt bez mówienia o prawach podstawowych, czyli prawa do życia, do wolności, do integralności cielesnej, do takich podstawowych rzeczy. Jeśli tego się nie załatwi, nie ma mowy o prawach zwierząt. Żeby w ogóle zrozumieć podejście dzisiejszych ludzi do mięsa i szerzej do praw zwierząt, trzeba się cofnąć rozwojowo tak naprawdę troszeczkę i spojrzeć na to, co się dzieje z dziećmi. Scott Plous w swoim artykule z 1993 roku przytacza swoje małe badanie, które przeprowadził w szkole podstawowej. On pytał dzieci, na ile dane zwierzęta przeżywają przykre chwile. Czy w ogóle. Dzieci miały odpowiedzieć tak lub nie. I co było bardzo zaskakujące, okazało się, że dzieci z podstawówki stwierdzą, że najmniej przykrych doznań mają zwierzęta hodowlane tak naprawdę.
w środku stawki są zwierzęta domowe, a najgorzej tak naprawdę według nich mają zwierzęta żyjące dziko. I oczywiście, jeżeli spytać by dorosłych, też nie było takich badań, to bardzo prawdopodobne, że odpowiedź byłaby odwrotna. Jaskrawym przejawem szowinizmu gatunkowego w naszym społeczeństwie jest podział, który ludzie czynią między zwierzętami domowymi i zwierzętami, które spożywają w postaci mięsa. Czyli jedne traktują jako swoich przyjaciół, domowników, też przyznają im pewne szczególne prawa, czyli nie zabijają ich, nie zjadają, niektórzy nawet robią pogrzeby, czy odnoszą się z szacunkiem do jakiejś ich, powiedzmy, podmiotowości. Natomiast inne traktują przedmiotowo, czyli jako produkt, który zostaje przekształcony w kotlety, które lądują na ich stole. Żeby móc bez wyrzutów sumienia jeść mięso, czy też kupować, konsumować produkty, które w jakiś sposób są związane z cierpieniem zwierząt, musimy zmienić nasz stosunek do nich. Czyli jeżeli uznamy, że zwierzęta nie cierpią, albo lubią być wykorzystywane, albo nie są wystarczająco inteligentne do tego, żebyśmy mieli jakieś wobec nich moralne zobowiązania, to dużo łatwiej nam jest odciąć się od tego, co im się dzieje. Zawsze jest tak, że zwierzęta są pokazywane jako wolontariusze, nie? Przemysłu. Na tym polega problem. One są wciągnięte jakby wbrew ich woli w reklamowanie samych siebie, martwych. Dochodzi do takich absurdów, kiedy, nie wiem, w supermarkecie chodzi kukła strusia, mając na tacy mięso strusie, nie? Podaje sam siebie do konsumpcji. To jest bardzo częsty przykład w ramach reklam, ale też takie sugerowanie, że one są współpracownikami, że rozumieją swoją rolę w procesie produkcji mięsa, nie? Są współpracownikami zadowolonymi ze swojego statusu. I na przykład jest pasztet z drobiu, przy czym jest oczywiście pokazane zwierzę uśmiechnięte, nie? W takim geście jakby, no jestem częścią tego, jestem dumny, nie? Jestem dumny, że urodziłem się po to, żeby umrzeć w ramach tego przemysłu, żeby zostać zmielonym na pasztet. Hodujemy krowy, żeby mieć mleko. Hodujemy świnia, żeby mieć mięso. Hodujemy norki, żeby mieć futro. Hodujemy murzynów, żeby mieć kakao i kawa i banany. Hodujemy chińczyki, żeby mieć komputerze i tanie ubranie i tak dalej. Wszystko jest hodowla. Dla bardzo trywialnych potrzeb człowieka są łamane bardzo podstawowe prawa zwierzęcia. To znaczy dla potrzeby zabawy, nie? Zabierana jest wolność, czy powodowane są jakieś uszkodzenia ciała, czy skrajny stres zwierzęcia. Dla bardzo trywialnych potrzeb, naprawdę takich już na najniższym szczeblu potrzeb, czyli potrzeby tam zabawy jednego dnia w roku, czy coś. To jest nieprawdopodobne, że dla takich, że to może być powodem robienia aż takiej krzywdy.
Cyrk jest po prostu taką instytucją, gdzie na każdym etapie dochodzi do jakichś tam nadużyć bardzo podstawowych, nie tylko na samej scenie, nie? Gdzie to jest najmniej widoczne, bo te zwierzęta mają się zachowywać tak, żeby wyglądały jak zabawne, nie? Jakby właśnie miały ochotę się bawić. Z tym, że no, trzeba pamiętać, że one pracują w ten sposób. Tak są wytresowane, tak są wychowane i do tego są zmuszane. A jeśli się nie sprawdzają, to po prostu znikają, nie? Brane są inne. Wiem, co się dzieje ze zwierzętami, które już nie mogą pracować w cyrkach. Myśmy część takich zwierząt próbowali ratować, umieszczając w jakichś tam schroniskach. Te zwierzęta były naprawdę pokaleczone. Nie tylko fizycznie, to jest oczywiste, ale też psychicznie. Nie? Miały pokręconą psychikę. No to nie jest naturalne zasuwać po całym kraju z miejsca na miejsce codziennie przez całe życie. Nie? Widząc w zasadzie scenę, zaplecze, kraty. Scena, zaplecze, kraty. Jeśli mówimy słowa, hasło dziki zwierząt, kojarzymy wilk, tygrys albo słonie. No taki, bo to jest symbol o natura na wolności, no. Wilk specjalny, bo występuje w Polsce. Tygrys, bo wszyscy wiemy, to jest największy kot na świecie. Jeden tygrys, który waży 300 kilo na przykład, potrafi biegać, nie wiem, 100 kilometrów, ruszać się w 100 kilometrów kwadratowych. Jego teren na polowanie, no, a oni cierpią klatki, które mają, nie wiem, 15 metrów kwadratowych i tam całe życie. Często są chore, nie ruszają się w stereotypy tak jak słonie, ale też potrafią chodzić na koło, na klatka, cały czas to samo, cały czas to jest, nudzą się, strasznie się nudzą. Jeżeli życie jeden tygrys, który nie może polować, nie może biegać, nie może nurkować jakieś jezioro albo coś takiego i zamykamy w klatkach, które nie mają nic do robienia, żadnej zabawy, żadnej, nic nie mają do robienia, tylko czekać do występowania, do trenowania i do jeżenia. To jest jedyne życie, które mają. Tak biedne życie, mają tak straszne i smutne życie, że tylko możemy wyobrażać od punktu widzenia, kiedy czujemy empatię i możemy wyobrażać, że to jest żyć na wolności. To nie jest nauka o zwierzętach, tylko w zasadzie o tym, co można zrobić ze słabszym. Czyli jak można ukształtować słabszego, żeby zaspokajał jakieś twoje potrzeby, na przykład estetyczne albo rozrywkowe. Jakaż to nauka jest? No to jest taka nauka, której później się bardzo trudno oduczyć. Nie jest to naturalne w żaden sposób i też nie jest to wychowawcze. Myśmy współpracowali z Rzecznikiem Praw Dziecka i udało się prowadzić. Ministerstwo Edukacji wprowadziło taką rekomendację dla wszystkich kuratoriów, żeby nie rozdawać biletów do cyrku ze zwierzętami w szkołach. I to funkcjonuje. Co się udało? Ważnym etycznym problemem wydaje się hodowla zwierząt futerkowych, która w Polsce wciąż istnieje, a wręcz otwiera się nowe farmy do produkcji futer z norek. Z perspektywy etycznej właściwie trudno mi sobie wyobrazić jakikolwiek argument, który byłby w stanie usprawiedliwić taką hodowlę. Czy to będzie na gruncie właśnie etyki welfarystycznej Singera, czy to będzie na gruncie takich poglądów jak abolicjonizm Francione. Dochodzi tutaj do zabijania zwierząt, do więzienia zwierząt, ogromnego ich cierpienia, które wiąże się ze sposobem, w jaki są przetrzymywane. Tylko po to, by zaspokoić tak błahą potrzebę, jaką jest futro.
Jednym z głównych powodów rozwijania się przemysłu futrzarskiego w Polsce są ograniczenia prawne lub całkowite zakazy takich hodowli w innych krajach. Takie państwa jak Wielka Brytania, Irlandia Północna, Walia, Chorwacja czy Austria wprowadziły całkowity zakaz jakichkolwiek hodowli jakichkolwiek zwierząt na futra. Inne państwa jak Włochy czy Szwajcaria wprowadziły takie przepisy regulujące minimalne warunki utrzymywania zwierząt, że hodowle te po prostu stały się nieopłacalne. Powody, dla których te państwa wprowadziły takie zakazy, to m.in. ochrona środowiska oraz humanitarne traktowanie zwierząt. Życie zwierzęcia na fermie futerkowej no jest porównywalne tak naprawdę też do zwierzęcia hodowanego na mięso, taki lis, czy każde inne zwierzę futerkowe praktycznie żyje od wiosny do zimy. Na wiosnę jest rozród, są od razu oczywiście oddzielane młode od matek, jak najszybciej jak to jest tylko możliwe i żyją do pierwszych mrozów, kiedy zagęszcza im się futro i kiedy po prostu można je już zabić, kiedy to się najbardziej opłaca, no bo nikt nie będzie trzymał zwierzęcia 2 lata, skoro można je już zabić po roku. Powierzchnia, którą mają do dyspozycji, jest to w przypadku szlisów, czyli wyobraźmy sobie tak, średniej wielkości psów. Jest to powierzchnia 1 m2, czyli znowu coś, co akceptujemy w przypadku lisów. W przypadku psów, które no, są zwierzętami pokrewnymi o podobnych potrzebach, jeśli lisy nie mają większych, będąc zwierzętami dzikimi, to w tym wypadku nie, to nas jakoś nie przeraża, a powinno nas przerażać, bo te zwierzęta żyją też w całkowicie jałowym środowisku. Żyją w klatce, która się cała składa z siatki. No po to, żeby było łatwiej. Ich odchody spadają i mocz spada prosto na ziemię. Nie trzeba sprzątać. Te zwierzęta nie mają się gdzie schować. Naturalną potrzebą zwierzęcia dzikiego jest schowanie się. Inaczej stresuje się po prostu. Kolejna sprawa, nie mają oczywiście możliwości kontaktu z innymi zwierzętami. Są zamknięte pojedynczo w osobnych klatkach, więc nie ma mowy o jakiejś zabawie, o jakimś wynikającym z potrzeb danego gatunku kontakcie z innymi osobnikami. No. To są też ssaki, no. Mają potrzebę kontaktu, dotyku, zabawy, jakiegoś przebywania wspólnego razem, czy w dużym mrozie przytulenia się po prostu. I zwierzęta futerkowe nie mają tej możliwości, a są hodowane tylko i wyłącznie po to, żeby je zabić i przerobić na futro. Norka amerykańska jest specyficzna, bo jest bardzo agresywna i może zniszczyć populację norka europejska. Jeśli ludzie uciekają od ferma. Ale tak, uciekać od ferma to jest trudno, nieprawda. Uciekają od ferma codziennie na całe Polskę uciekają kilka, jak nie kilkaset, i lisy, i norki, i kuny, i bardzo dużo inne zwierzęta, takie drapieżnice. I mogą, oczywiście mają ogromny wpływ na faunę lokalną. Kiedy dochodzi do ucieczek tych zwierząt, a są to nagminne ucieczki, co jest udowodnione choćby badaniami prowadzonymi w parku Ujścia Warty, gdzie udowodniono, że na badaniach genetycznych, że część norek, które występują w tym parku, to są po prostu uciekinierzy z ferm.
I kiedy norki uciekają, są zagrożeniem dla lokalnych ptaków, dla ryb, dla gniazd tych zwierząt. Także hodowla zwierząt w Polsce jest zagrożeniem dla lokalnej przyrody. Wiem o kilku inwestycjach, które mają być zrealizowane w Polsce, które budzą bardzo duży opór społeczny ludzi, którzy mieszkają w tamtych okolicach, którzy po prostu nie chcą, żeby taka ferma niszczyła środowisko, ale nie chcą mieć też na swoim terenie obozu koncentracyjnego dla zwierząt, bo w przypadku norek tak samo jak w przypadku innych zwierząt, dokładnie tak to wygląda. Kilkadziesiąt tysięcy, czasami więcej norek w jednym miejscu, w długich, długich halach, w dziesiątkach, w setkach, w tysiącach klatek. Oczywiście klatek malutkich, klatek, które nie pozwalają im na realizację absolutnie żadnych ich potrzeb poza jedzeniem. Ale to już wiemy, że jest za mało dla każdego zwierzęcia. Norka albo inne zwierzęta w klatce są zwierzęta, które potrzebują dużo przestrzeni. Potrzebują bardzo bogate środowisko. Nie? Potrzebują rzeka, potrzebują rośliny, kwiaty, potrzebują dziury, potrzebują ziemia. A tam na klatka zamknięte, oni mają klatka 40 cm przed 80 cm. Widziałem to, jest naprawdę bardzo, bardzo smutne, jak chorują, jak są chore, mają paranoi i tak dalej. Często są ranione, często mają infekcje w ranie, często jedzą jego własne gówno. Jedzą jego własne młode, gryzą sobie jego własne ciało, gryzą inne zwierzęta na ta sama klatka, bo czasem są 3-4, na sama klatka nawet 6. I też chorują, dostają antybiotyki, praktykują kanibalizm też i w ogóle umierają w bardzo, bardzo krótki sposób. Mniej więcej 1,5% przychodów każdego hodowcy, są to naprawdę ogromne kwoty, idzie na rozwój mody futrzarskiej oraz wspomaganie nowych projektantów. I tacy projektanci, którzy dostają oferty, można powiedzieć, nie do odtrącenia od przemysłu futrzarskiego, zazwyczaj to oni zaczynają projektować futra, później się takich swoich linii trzymają. Tak więc jest to bardzo ściśle połączone, moda z aukcjami futrzarskimi, z przemysłem futrzarskim. Większość polskich skór idzie na eksport i sprzedawana jest właśnie za pośrednictwem domów aukcyjnych skandynawskich. Tak więc współpraca jest dosyć intensywna. W Polsce zabija się, jeżeli chodzi o zwierzęta futerkowe mięsożerne, zabija się lisy, jenoty, norki i tchórze. A jeżeli chodzi o zwierzęta roślinożerne, są to króliki, nutrie i szenszyny. Zwierząt futerkowych w dzisiejszych czasach jest całkowicie bezsensowny i mam nadzieję, że jako jeden z pierwszych takich anachronicznych pomysłów zostanie po prostu zlikwidowany, zakazany. My walczymy o to w Polsce, inne organizacje walczą o to za granicą, ale przede wszystkim tak naprawdę trzeba docierać do ludzi, którzy kupują futra. Część z nich nie ma świadomości, jak wygląda chów zwierząt futerkowych. Producenci nie mają sobie tyle uczciwości, żeby zamieszczać na metkach futer informacji.
To futro jest właśnie zrobione z, na przykład ze 100 szenszyli. Te szenszyle żyły pół roku, zostały zabite przez skręcenie karku, żyły w takich warunkach. Nie, nikt tego nie zrobi, dlatego że wtedy sprzedaż futer by spadła. Dlatego my, organizacje, aktywiści, my to robimy. My pokazujemy ludziom, jak wygląda chów zwierząt futerkowych i sprzedaż futer spada. Nie dzieje się to tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale dzieje się i myślę, że jest kwestią czasu, aż uda nam się ten temat wygrać. Mamy wszyscy jako ssaki, tak? Mamy podobne receptory. Jeśli chodzi o doznawanie bólu, to tutaj w grę wchodzą nocyceptory. Wszystkie ssaki są w nie wyposażone. Podobne substancje chemiczne zawiadują przewodzeniem informacji we wiązkach nerwowych. Co interesujące, także ryby, co moim zdaniem jest wciąż faktem, który nie jest z należytą powagą przyjmowany. Nie tylko wyposażone są w nocy receptory, ale także na przykład w ich ciałach stwierdzono występowanie właśnie substancji opioidowych, wówczas kiedy narażone są one na jakieś uszkodzenia ciała. Jak pamiętamy, te substancje opioidowe pojawiają się u takich organizmów, które doznają bólu. Zatem jest rzeczą bezpodstawną twierdzić, że ryby nie są zdolne do odczuwania cierpienia i nie są zdolne do generowania stanów świadomych. Bo my próbujemy szukać w zwierzętach naszych cech. To znaczy, jeśli zwierzę ma bardzo wyraźną mimikę, nie? Że się boi albo krzyczy podobnie, to jest dla nas zrozumiałe, że ono cierpi. Natomiast ryba tego nie robi. Nie? Cierpi na swój sposób, na swój cichy sposób i inny od naszego. I to nam bardzo utrudnia empatię wobec tej ryby. Nie? Ryby niektórych gatunków, na przykład pstrągi, mają tak silnie unerwione ciała, zwłaszcza głowę, że ich wrażliwość na bodźce mechaniczne, choćby na nacisk mechaniczny, jest porównywalna z tkliwością ludzkiego oka. No to jest zrozumiałe ze względu na środowisko, w którym one występują, prawda? Zmiany ciśnienia w wodzie są bardzo istotne dla ich zachowań. Rzeczywiście jest tak, że ryby są traktowane w sposób zupełnie inny niż inne zwierzęta. To chyba jedyne zwierzęta, których śmierć po prostu możemy zobaczyć dosłownie w sklepie. Nie? Nikt nie zabija świni czy krowy na stoisku, patrząc jak ona umiera. Nie? No, natomiast ryby w ten sposób się traktują. Często mówi się o rybach tylko w grudniu. Czy dobrze, że się mówi w grudniu, bo wtedy większość ludzi widzi tę śmierć i wie, o czym jest mowa. Natomiast to się odbywa przez cały rok. Przecież odbywa się, nie wiem, przy jeziorach i rzekach w momencie, kiedy ludzie dla sportu czy dla zabawy wędkują, prawda? Robią, co robią? Wyciągają zwierzę z naturalnego środowiska, kaleczą, powodują cierpienie, przy czym, nie wiem, traktują to jako zabawę, prawda? Na przykład z dzieckiem. To się dzieje przez cały rok. To się niczym nie różni od tego momentu grudniowego. Tylko jest w trochę innym kontekście, a to samo dzieje się w ramach rybołówstwa, prawda? Kiedy się wyciąga, nie wiem, nie jedno zwierzę, nie 10, tylko tonę nieprzeliczalną na sztuki, wyciąga się bardzo szybko z głębin, co powoduje już urazy, zrzuca się na pokład, co powoduje nieprawdopodobne urazy i cierpienie jedno na drugie, a później oczekiwanie na śmierć i śmierć. To jest dokładnie to samo, co w sklepie, tylko gdzieś skala tego jest gigantyczna po prostu. Zależy, jak policzymy liczbę zabijanych zwierząt. Jeśli włączymy w to ryby, które zwierzętami oczywiście są, no to będzie to kilkaset milionów.
samych świń w Polsce jest zabijanych około 25 milionów rocznie. Polska generalnie stała się takim dobrym rynkiem dla zagranicznych firm i chów przemysłowy w Polsce, można powiedzieć, cały czas się rozwija. Może nie tak bardzo jak w biedniejszych krajach typu Rumunia czy Ukraina, ale nadal szczególnie świń jest bardzo dużo w Polsce hodowanych właśnie w ten przemysłowy sposób. Jest to zazwyczaj środowisko całkowicie jałowe, betonowe, jakiś betonowy wybieg bez żadnych urozmaiceń, wzbogaceń, bez niczego, czym te zwierzęta mogłyby się zająć. Stąd się bierze cała agresja, stąd się biorą różnego rodzaju choroby, stres i tak dalej. No, te zwierzęta nie mają możliwości realizowania swoich po prostu naturalnych potrzeb. Stłoczenie zwierząt na tak małym obszarze powoduje po pierwsze to, że choroby się bardzo łatwo przenoszą z jednego zwierzęcia na drugie. Po drugie to, że one kumulują, mutują się. Oczywiście tym chorobom próbuje się jakoś zapobiegać. Są stosowane różnego rodzaju antybiotyki, różnego rodzaju farmakologia. W przypadku loch, czyli świń, które są macior, które są trzymane na młode, które są rozmnażane, jest nawet gorzej. Są zamykane w małych klatkach, tak zwanych kojcach porodowych i w tych kojcach spędzają większość czasu, dlatego że głównie właśnie albo czekają na poród, bo są w ciąży, albo karmią małe i wtedy też w takim kojcu przebywają. Te klatki, te kojce są tak małe, że świnie nie mogą się w nich obrócić. Mogą po prostu w nich stać albo się położyć. Kury w chowie przemysłowym, przede wszystkim w klatkowym, również cierpią, można powiedzieć, w sposób niewyobrażalny. Wystarczy spojrzeć na zagęszczenie, w jakim żyją. Wystarczy spojrzeć, jak są traktowane. Obcinanie dziobów, tłoczenie na bardzo małej przestrzeni, zmuszanie do składania jaj w takiej ilości, która powoduje odwapnienie organizmu, aż w końcu tak naprawdę brak opieki weterynaryjnej. Jeśli jakieś zwierzę zachoruje, to nie ma mowy o jakimś leczeniu, bo to się po prostu nie opłaca, nie ma na to czasu, nie ma na to pieniędzy. To zwierzę często leży, dotąd aż umrze, albo jest usuwane i wyrzucane do śmieci, ewentualnie przerabiane na pasze dla innych zwierząt. Duże zamknięte hale są przepełnione amoniakiem, są duszne, są ciemne. Większość zwierząt żyje w ciemności tak naprawdę, nie ma dostępu do świeżego powietrza, nie ma dostępu do światła, nie ma możliwości w przypadku kur zażycia tak zwanej kąpieli w ziemi, nie może tak naprawdę robić tego, co każde zwierzę chce robić. I przykłady ratowania takich zwierząt pokazują, że tak naprawdę głęboko w ich instynktach drzemią te wszystkie potrzeby i kury, które są wyjmowane z takich hodowli, one potem próbują zrobić gniazdo, one o tym wiedzą, one mają to zakodowane, one mają te wszystkie potrzeby i w tych wszystkich klatkach, w tych betonowych halach, one nie mogą ich realizować. Cierpią, bardzo cierpią. Szczęściem w nieszczęściu, powiedziałbym, jest to, że żyją niezbyt długo. Żyją tak naprawdę po parę miesięcy.
mimo tego zdążą się nabawić chorób, zdążą się nacierpieć i są zabijane. Także nie mają nic z tego życia, nie mają nic z tak zwanego życia. Wiele osób mówi, że to dzięki temu, że jem mięso, te zwierzęta w ogóle żyją, więc powinny być mi wdzięczne. A tak naprawdę spróbujmy się postawić w roli zwierzęcia, które żyje w chowie przemysłowym. No ja bym wolał nie żyć w ogóle, niż żyć po prostu od urodzenia do śmierci w więzieniu, w ciasnym, brudnym, śmierdzącym więzieniu. Przemysłowy jest również oczywiście stosowany w przypadku krów, bo również tam każdy chce zarobić jak najwięcej, również tam nie bierze się w ogóle pod uwagę potrzeb tych zwierząt. W przypadku krów mlecznych tak naprawdę zostały zredukowane do jakiejś maszyny wytwarzającej mleko. Bardzo często, coraz częściej krowy mleczne w ogóle nie wychodzą na zewnątrz, czyli są albo zamknięte na jakimś niewielkim wybiegu, albo, co się bardziej opłaca, jest tańsze, są po prostu przyczepione na bardzo krótkim łańcuchu do stanowiska i prawie cały czas podłączone do dojarki. Czasem jest tak, jak w przypadku każdego innego ssaka, tak jak w przypadku ludzi. Ludzie nie mają kobiety mleka od tak sobie, tylko mają je po to, żeby móc wykarmić młode. I tak samo jest w przypadku krów. Krowy są zacielane mniej więcej, powiedzmy, raz w roku. Cielęta są odbierane tak szybko, jak tylko się da, no bo im szybciej odbierzemy ciele, tym więcej mleka zostaje do sprzedaży. Więc taka krowa mleczna, ona żyje kilka lat. Więcej nie jest w stanie przeżyć, bo jej organizm jest eksploatowany non-stop. Daje 10-krotnie więcej mleka, niż robiłaby to w naturze. Jest regularnie zacielana, więc tak naprawdę wszystkie składniki, które są jej niezbędne do życia, one wychodzą w mleku. One są zużywane na proces ciąży i rozrodu. Pijąc mleko, przyczyniamy się do tego. I to bardziej bezpośrednio, niż by nam się wydawało. Tam właśnie trafiają zwierzęta z mniejszych gospodarstw. I zazwyczaj są naprawdę w fatalnym stanie. Szczególnie krowy mleczne. Tam trafiają zwierzęta zupełnie zużyte, chore, których nie opłaca się leczyć. Zamiast leczyć, zabieramy na targ. Często te zwierzęta ledwo stoją. Często nie stoją, tylko leżą. Co jest też wbrew prawu, żeby takimi zwierzętami handlować i żeby je wywozić do rzeźni. Takie zwierzęta powinny być leczone albo według przepisów są po prostu usypiane. Natomiast polski rolnik wymyślił inną metodę. Są po prostu sprzedawane. Są sprzedawane na niskiej jakości mięso, które trafia później do właściwie wszystkich produktów.
będąc na takim targu, można się wyleczyć z takiego podejścia, że zwierzęta w małych gospodarstwach mają dobrze. No bo nie mają dobrze. Widać, w jakim stanie te zwierzęta są na targu. Widać, jak się obchodzą z tymi zwierzętami, zarówno sprzedający, jak i kupujący. No i to nam też daje pewne pojęcie, jak są te zwierzęta zabijane. Kilkanaście lat temu, jak byłam pierwszy raz, to ja wróciłam stamtąd chora, prawie że psychicznie, bo widziałam lejącą się krew, widziałam połamane kości, widziałam wrzaski, krzyki i na siłę załadunek tych pięknych zwierząt, które cały czas określamy jako symbol wolności, tak? Symbol wolności zapakowany w małej przyczepie, zapakowany w samochodzie, izotermię na przykład, jak w konserwę. Tam są konie dowożone na te targi, a tam szybki przeładunek do dużego tira i 2-2,5 tysiąca drogi przed nimi, bez jedzenia, bez wody. Polska jest największym masowym mordercą koni. To my w Europie najwięcej koni masowo hodujemy na rzeź, wywozimy masowo, żywe jeszcze. I tutaj zabijamy konie również. Jesteśmy najwięksi w Europie, jeśli chodzi o mordowanie koni. My, Polacy. Problemem koni jest to, że tak bardzo szybko rosną. Te małe źrebaki, które Włosi uwielbiają jeść, często Włosi nazywają je latosi, czyli takie, które ssają mleko matki, najlepsze mięsko. To, że matka nie może potem przez tydzień jeść, bo jej odebrano dziecko, to, że rży i woła, to, że dziecko w transporcie nawołuje, kogo to obchodzi? Gdzieś po drodze są pieniądze. W tej chwili rozmawiamy i w tym momencie ładowane są tiry. W tym momencie zawożone konie są na spędy. W tym momencie rzeźnie chodzą pełną parą. Wegetarianizm, jeśli chodzi o etykę, jest pierwszym krokiem, który można wykonać dla polepszenia sytuacji zwierząt. Czy jest to jednak taki krok ostateczny? Wydaje mi się, że nie. Głównie dlatego, że wegetarianie spożywają bardzo dużo produktów od zwierzęcych, to znaczy często tak jest. No i niestety te produkty najczęściej pochodzą z przemysłowej hodowli, a w przemysłowej hodowli po pierwsze zwierzęta koniec końców i tak są zabijane, po drugie ogromnie cierpią. Weganizm jako pojęcie powstało w latach 40. w Anglii. Wtedy powstało pierwsze towarzystwo wegańskie, stworzone przez ludzi byłych wegetarian. I to też jest znamienne, że właśnie narodziło się to z ruchu wegetariańskiego poprzez odrzucenie większej ilości po prostu produktów niż to robili wegetarianie. Wegetarianie odrzucają mięso, weganie odrzucają po prostu wszystkie produkty od zwierzęce. I tak to dokładnie wygląda. Taka jest definicja, że jest to próba minimalizacji uczestnictwa w wykorzystywaniu zwierząt w każdej dziedzinie. Diety przede wszystkim,
ale również ubioru, sposobu rozrywki itd., itd. Czyli odrzucamy produkty odzwierzęce, dlatego że ich pozyskiwanie, produkcja kończą się cierpieniem i śmiercią zwierząt. Proste jak drut. Jestem zwolenniczką bardzo diety bazującej na roślinach, prawda, czyli diety wegańskiej, która może być albo w bardziej łagodnej wersji, albo w bardziej ostrej wersji. Taki pacjenci moi mają wybór, czy idą na ewolucję, tylko spokojnie warzywa, owoce, kasze i rośliny strączkowe, czy też wolą i to, co im proponuję, rozpoczęcie w sposób bardziej ostry dietą warzywno-owocową, która przed ponad ćwierć wiekiem została opracowana przez panią dr Ewę Dąbrowską. Weganizm jest przede wszystkim dla mnie pewnym stylem życia, który obejmuje u mnie na pierwszym miejscu etykę, czyli etyczne traktowanie zwierząt, przez co rozumiem nie spożywanie ich, nie zabijanie, nie używanie do niepotrzebnych testów, jeśli można jakiekolwiek testy w XXI wieku w ogóle uzasadnić. Jest więc przede wszystkim tym aspektem etycznym. Po drugie, jest też całkiem zdrową dietą, która sprawiła, że na pewno przestałam tak dużo chorować jak kiedyś. Spożywanie dużej ilości mięsa, zwłaszcza czerwonego, prowadzi nas do wielu chorób cywilizacyjnych. My mamy głównych dwóch zabójców współczesności. Są to choroby układu krążenia sercowo-naczyniowe, ale to tutaj rozumiemy również udary, czyli to są zawały, udary. Natomiast druga grupa to są choroby nowotworowe. Z punktu widzenia onkologii na przykład spożywanie mięsa niestety wykazano, to jest taka największa instytucja zajmująca się badaniami nad rakiem, World Cancer Research Fund, że na przykład spożywanie mięsa czerwonego prowadzi do rozwoju nowotworów raka jelita grubego i są tak zwane nowotwory dietozależne, czyli tak jak u kobiet jest rak sutka i rak prostaty u mężczyzn. Przełomem stała się publikacja bardzo takiego prężnego lekarza z Harvardu w 1990 roku, Dina Ornisza, który w Lancecie opublikował roczny efekt swojej pracy związanej ze zmianą diety u pacjentów z zaawansowaną chorobą wieńcową. Tych pacjentów podzielił na dwie grupy. Jedna grupa otrzymywała dietę, spożycie różnych produktów zgodnie z zalecaną przez Harvard tak zwaną piramidą żywieniową, gdzie mięso było dopuszczalne. A druga grupa jadała tylko produkty pochodzenia roślinnego, czyli plant-based diet. Po roku sprawdził, co się stało z parametrami typu cholesterol i co się stało z objawami choroby wieńcowej u tych pacjentów. No i okazało się, że zalecana przez Harvard piramida żywieniowa dała postęp choroby. Postęp, czyli pogorszenie objawów choroby wraz z pogorszeniem o 186% objawów dusznicy bolesnej, a wręcz przeciwne obserwacje dotyczyły tych pacjentów, którzy byli na diecie roślinnej, u których nastąpiło nie dość, że obniżenie znacznie większe cholesterolu niż w tej grupie wspomnianej z piramidą żywieniową, to na 3 lata nie było potrzeby stosowania takich procedur jak bypassy czy angioplastyka. Dieta wegańska, czyli bazująca na roślinach, czyli raz jeszcze powtórzę, warzywa, owoce, kasze i rośliny strączkowe, dostarcza nam wszystkiego z wyjątkiem witaminy B12, czyli potrzebujemy uzupełniać witaminą B12, obecnie jest do kupienia w aptekach bez recepty. Wiele osób się zastanawia przy diecie wegańskiej, czy dostarczamy wystarczającą ilość białka i żelaza. Rośliny strączkowe, takie jak groch, fasola, soczewica, ciecierzyca, to są te tak zwane rośliny wysokopurynowe, które dostarczają nam wystarczające ilości białka. Szukamy wapnia z nienabiałowych źródeł. Zbyt duże spożycie nabiału mleka może prowadzić do tak zwanej kwasicy metabolicznej, która na przykład doprowadza do wypłukiwania wapnia z organizmu.
większość osób nie ma przeciwwskazań do tego, żeby zostać weganinem, tylko żeby było łatwiej i żeby pierwsze objawy tak zwanego oczyszczenia organizmu były łagodniejsze. Z punktu widzenia przechodzenia, to jeszcze raz odniosę się do tej diety warzywno-owocowej, warto przejść przez etap spożywania dużej ilości kasz, kaszy na przykład jaglanej, czy też roślin strączkowych, czyli przejście z diety tradycyjnej ze spożywaniem mięsa pochodzenia zwierzęcego na weganizm, to nie jest problem. Troszkę większy jest, jeśli chodzi o objawy takie oczyszczania organizmu, przechodzenia tylko na dietę warzywno-owocową. Ale to i tak moim pacjentom mówię o tym, żeby załagodzili swoją dietę, czy złagodzili poprzez kaszę i rośliny strączkowe. I większość osób nie ma najmniejszego problemu. To jest kwestia naszych przyzwyczajeń. Każdy nowy weganin to łatwiej dla kolejnych wegan, ponieważ im wegan będzie więcej, tym więcej będzie produktów oznaczonych jako wegańskie, dedykowanych weganom, czy po prostu w ogóle wegańskich, więcej, nie wiem, restauracji, barów i tak dalej. W sensie społecznym wciąż jest to trudne, ale jest też moim zdaniem trudne w sensie wyboru, dlatego że jest dosyć dużą zmianą. To znaczy norma jest tak kompletnie inna, że zmiana z normy obowiązującej na weganizm jest bardzo duża. To nie jest delikatna zmiana sposobu życia, to jest totalna zmiana. Bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś interesuje się tematem zwierząt i zostaje weganem, zaczyna zwracać uwagę na swoje wybory konsumenckie. To znaczy po tym, jak już sprawdziliśmy, które produkty w sklepie są wegańskie, przychodzi to właśnie zastanowienie na temat, a skąd one pochodzą, jak zostały wyprodukowane, czy nie powodowały może cierpienia właśnie ludzi, w jakich warunkach były produkowane, z jakiego kraju pochodzą, czy są tam szanowane prawa pracowników, czy dana korporacja, która produkuje jakiś produkt, który wydaje się nam niezwiązany może ze zwierzętami, czy ona testuje swoje produkty na zwierzętach. Bardzo często możemy, nie wiem, kupować, załóżmy, przyprawę do zupy, która jest produkcji koncernu, który tak naprawdę prowadzi testy na zwierzętach, a nie zdajemy sobie z tego sprawy. Więc wydaje mi się, że jeśli ktoś przyjmuje już taką wartość, jaką jest weganizm i ten jego etyczny wymiar, zaczyna też zwracać uwagę na inne wybory konsumenckie. Niektórzy wręcz stają się aktywistami, ponieważ wydaje mi się, że weganizm to jest dopiero początek. Wydaje mi się, że każda osoba, która chciałaby się zająć aktywizmem na rzecz zwierząt lub jakąkolwiek inną formą aktywizmu, ma przed sobą tak naprawdę multum możliwości. I najważniejsze jest trafić do ludzi, no, żeby ludzi będą zmieniać jego punkt widzenia, będą rozumieć, że to jest gatunkowizm, będą rozumieć, że to jest w jaki sposób atakujemy zwierzęta, resztę zwierzęta w życiu. No. Należałoby zadbać o odpowiednią edukację, zwłaszcza dzieci,
żeby zobaczyły, że zwierzęta, których nie widzimy często na kanałach przyrodniczych, jak kury, krowy i świnie, mają bardzo bogate życie wewnętrzne, są bardzo inteligentne, mają skomplikowane relacje społeczne itd., itd. Mamy uratować dzieci. Uratowanie dzieci znaczy pokazać, jak wygląda naprawdę nasza relacja ze zwierzętami. Nie hierarchicznie, tylko po prostu równoległe i na ten sam poziom. Można pomagać przy interwencjach, czy zajmować się taką bezpośrednią pomocą zwierzętom. Można pomagać przy adopcjach. W tym momencie nawet osoby, które po prostu pracują w dużych miejscach pracy, są w stanie promować adoptowanie zwierząt właśnie u siebie, na tym właśnie swoim podwórku. Można organizować domy tymczasowe dla zwierząt. Można zorganizować pomoc materialną dla schronisk. Tworzyć media. Każdy może tworzyć media. Już nie mówię, że przez internet, co jest fantastycznym sposobem tam dotarcia do dużej grupy ludzi, ale również możesz tworzyć ziny własne, możesz większe wydawnictwo tworzyć, możesz próbować zdobyć pieniądze na jakieś broszury. Można zdobywać pieniądze poprzez granty. To jest teraz możliwe. Siedzimy w bibliotece, gdzie jest sporo takich wydawnictw finansowanych przez jakieś tam instytucje, a jednak mówiące w jakiś sposób o zwierzętach. Różne strategie społeczne, legalne, polityczne, nie wiem, religijne, czemu nie. Sztuka może być jeden sposób, żeby trafić do ludzi, którzy nie interesują się w problemy społeczne, ale są wrażliwe na sztukę. Jeśli jesteś wrażliwy na sztukę, czyli jesteś wrażliwy, no. Szukamy, jak trafić do twojej wrażliwości na inne tematy, na temat kobiety, na temat zwierzęta, na temat rasizmu i tak dalej. Możesz pomagać również organizacjom, które już istnieją. Też w ramach organizacji działać. Są organizacje, które robią akcje ogólnopolskie, nie wiem, Dzień bez futra, Dzień ryby, Tydzień weganizmu. To są akcje, które każdy może zrobić u siebie w ramach tej akcji. Wystarczy napisać. Przysyłamy gotowe, darmowe materiały. Prosta forma aktywizmu, rozdawanie ulotek. Zrobienie akcji ulicznej, to co jest coraz częstsze w Polsce, gdzie po prostu kilka osób wychodzi na ulicę do przechodniów. Jeżeli widzicie, że dzieje się gdzieś krzywda, zgłaszajcie to na policję, do organizacji. Jeżeli macie jakiś aparat fotograficzny lub też w komórce aparat, róbcie dokumentację, zbierajcie zdjęcia, żeby udowodnić bestii, że jest bestią, żeby pomóc zwierzętom. Nie odwracajcie się od nich, nie mówcie, że ale co ja mogę zrobić? Możesz zrobić wszystko. Jest w tej chwili dużo grup lokalnych, co jest fantastycznym pomysłem, niezależnych lokalnych grup aktywistów, czyli sami ludzie organizują się. Szukajmy nasze przestrzeń, jakie jest nasze przestrzeń. Tam na uniwersytet, w domu, na ulicy, na komputerze, gdziekolwiek i działajmy. Nie ma jedna strategia, która działa, jakikolwiek cel, nieważne jeśli jest o zwierzęta, o feminizm, o homofobia, o antyfaszyzm, nieważne. Najważniejsze, że są różne wrażliwości, różne poglądy, różne punkty widzenia, różne rzeczywistość społeczne. Nie jest to samo działać w Polsce, niż działać w Hiszpanii, albo w Stanach Zjednoczonych, albo nie wiem, Tajwan. No. I dlatego trzeba zmieniać strategię. W kontekście działania, takiego ogólnoświatowego działania na rzecz zmiany i poprawy warunków życia różnych grup uciskanych, trzeba szukać sposobów na współpracę, ponieważ jak pokazują badania na temat dehumanizacji, dyskryminacji, stereotypizacji, te same procesy
czy też bardzo podobne procesy odgrywają rolę i w stosunku grupy dominujące, grupy podległe wśród ludzi, jak i grupa ludzi w stosunku do grupy zwierząt. Więc tak, jeżeli podłoże psychologiczne jest takie samo, to warto planować działania, które są w jakiś sposób uniwersalne. Od samego początku ruch wegetariański był związany z innymi ruchami społecznymi i uważam, że jest dużym problemem, że teraz jest już w pewnym oderwaniu od innych spraw. I sądzę, że ten ruch, nie tylko ruch wegetariański, ale w ogóle ruch na rzecz praw zwierząt, nie ma szans, jeżeli ponownie nie włączy się jakby w szerszy program zmian społecznych czy w szerszy ruch ekologiczny. Szukasz zawsze powoli, kroku po kroku, pogłębiasz się problemami. I kiedy dostałem do zapatistów, do walka zapatista, uważałem, że to jest najpiękniejsza walka dla człowieka, który istnieje na świecie. Ale w pewnego momencie czytałem też o zapatistów i też czytałem, że zabiją dziki, zabiją zwierzęta na jeżenie mięso. No. Ja już byłem wegetarianinem. Nigdy nie pracowałem jako aktywista dla zwierząt, nigdy. Ale byłem wegetarianinem, no, sprawa prywatna. I w pewnego momencie, kiedy już mieszkałem w Polsce, kilka miesięcy po mieszkaniu w Polsce, widziałem, jak jeden pies umarł na ulicy, wyjechany przed samochód i uważałem, że oni są naprawdę, które bardziej pomóc potrzebują. To czułem to. No czułem to. To była sprawa taka emocjonalna. Ale potem czytasz i nie wiem, II wojna światowa, który zabił 55 milionów osób, to jest nic, jeżeli porównujemy, 55 milionów zwierząt zginą w ciągu 1 godziny. No, czyli największa masakra wobec człowieka, które mamy w historii człowieka, to jest tylko 1 godzina w historii zwierzęta.